I prawie jak co tydzień witamy w Czerwonej Pigułce, zachęcamy do słuchania. Dzisiaj środa, godzina 22. Niestety będzie bez Joasi, ale mam nadzieję, że równie ciekawie. Czerwona Pigułka. Mroczne strony współczesnej medycyny. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj środa, 16 stycznia w 2013 roku. Tak, witamy się w 2013 roku. Niestety dzisiaj bez Joasi, ale mam nadzieję, że nas jeszcze odwiedzi. No a moim dzisiejszym gościem będzie dr Zielonka. Witaj, Michale. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Po raz kolejny w nowym roku, więc dużo postanowień na nowy rok i chyba dobrze się zaczyna. Bardzo miło nam cię gościć. Powiedz mi, o czym dzisiaj my porozmawiamy? Dzisiaj chciałbym troszeczkę, nie skończyliśmy tematu, nie skończyliśmy ugryźć, taki nagryźliśmy jak gdyby temat, jeżeli chodzi o dietę, i chciałbym troszeczkę porozmawiać o ćwiczeniach, motywacji i jak po prostu całość zacząć sobie, całą tą przygodę. Czy siłownia dobra, czy może siłownię zamienić na coś innego, czy kobiety na przykład, nie wiem, boją się jakichś tam ciężarów i czy to jest dobre, czy cardio jest dobre na spalanie brzucha, czy bieganie i takie rzeczy, więc chciałbym troszeczkę tych mitów rozwiać i jeżeli byście mieli jakieś pytania, to chyba do ciebie mogą to na czacie wysyłać, tak? Oczywiście, za chwilkę jeszcze o tym powiem. Także jak widzicie, warto nas słuchać dzisiaj, jutro i pojutrze i odsłuchać jeszcze stare audycje. Wolność, 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 wolność. Słuchajcie kontestacji. No, to ja jeszcze tylko powiem, że możecie do nas dzwonić na numer 22 195 321. Te 22 z początku to numer kierunkowego, gdyby trzeba było wpisać. Możecie do nas również mailować na pigułka.kontestacja. Co ja gadam, czerwona.pigułka@gmail.com, a ogólnie znajdziecie nas bez problemu, wpisując w swoją przeglądarkę pigułka.kontestacja.com i znajdziecie tam również naszego Facebooka. A dzisiaj oprócz 222-195-321 możecie do nas dzwonić również przez Skype'a. Tak, mamy Skype'a, odbieramy przez nick kontestacja.com. No i naszym dzisiejszym tematem, tak jak już Michał powiedział, będzie odchudzanie, a w sumie taka bardziej forma interesująca większość osób, czyli ćwiczenie. Jak się do tego właściwie zabrać, jak się lepiej nie zabierać, no i o co w tym właściwie chodzi? Michale, jakbyś mógł zacząć temat, to byłbym wdzięczny. O co w tym w ogóle wszystkim chodzi? No przecież wszyscy mówią, że wystarczy tylko mniej jeść. Właśnie. Ja może zacznę od tego, bo ludzie się pytają, doktor Zielonka, mówię tylko od jedzenia, ale no ja nie jestem tylko od żywienia. Ja też sobie porobiłem właśnie tutaj certyfikaty też w Stanach, LBC i ISSA i kilka rzeczy po prostu treningu, jak zaraz po prostu po przyjeździe do Stanów, to było jakieś 5-6 lat temu i właśnie chciałem zacząć sobie po prostu taką przygodę z ludźmi, pomagać im w tych transformacjach i zaczęło się od treningów i potem
doszło do tego, że jednak te treningi troszeczkę mnie bardzo męczyły, bo ci ludzie jednak zrzucali ten cały balast życia mi na plecy i ja mam swoje problemy i nie chciałem ich nosić innych ludzi, więc zacząłem po prostu się wysuwać z takiej kategorii, jeżeli chodzi o ćwiczenia i się bardziej zagłębiłem w diety i tak właśnie to wszystko wyszło, więc w sumie mój ten cały początek to jednak trening to była taka jak gdyby podstawa, a potem ta dieta i zdrowe odżywianie i takie rzeczy do dzisiaj tą wiedzę pogłębiam i to po prostu w tą stronę idzie, więc jeżeli chodzi o dlaczego ćwiczyć, po pierwsze nie jesteśmy w stanie, ja mam tutaj bardzo takie drastyczne przypadki, na przykład w Stanach, bo w Polsce, nie wiem, kurczę, no byłem tam, nie wiem, kilka tygodni temu, chyba czy dwa miesiące temu i no nie spotkałem się z jakąś tam nadmierną otyłością, ale wiem, że ten trend taki, nie wiem, siłownia, fitness, kluby i takie rzeczy, wiem, że to jest, to po prostu idzie do góry cały czas. Tutaj po prostu jest, ja mieszkam w Las Vegas, więc to jest miasto w ogóle, oprócz tego, że jest rozpusty i kasyn i pieniędzy i takich rzeczy, to bardzo dużo ludzi dba o siebie, o swój wygląd, bo ludzie pracują w kasynach, w klubach nocnych i więc jednak to trzeba jakoś tam wyglądać, co po prostu przechodzi czasami w bardzo złe takie nawyki, jak operacje plastyczne, takie rzeczy, do których rzeczy wrócę. Więc może nie będę tak bardzo profesjonalnie do tego podchodził, typu już to ćwiczę na siłowni, ma jakieś tam postępy i będę mu dawał porady. Może zaczniemy od początku, od czego może zacząć. Jeżeli ktoś po prostu je na przykład, nie wiem, 2-3 posiłki dziennie, oczywiście musi to naprawić, ale już teraz nie będę dotykał tej diety. I konkretnie chodzi o ćwiczenia. Od jakich ćwiczeń zacząć, czy zumba, czy cha-cha, czy yoga, czy siłownia, czy obojętnie po prostu jakiś sport i jak w to się wgłębić. Po pierwsze, nie jesteśmy w stanie, i to jest takie powiedzenie po angielsku, że you can out-train the bad diet, czyli nie możesz przetrenować jak gdyby tej złej diety, czyli jeżeli nie masz diety, w ogóle nie pokazuj się, nie wiem, nie uprawiaj sportu. To jest jak gdyby takie przekonanie. To jest bardzo profesjonalne, ale nie jest aż takie prawidłowe, bo wiadomo, od czegoś trzeba zacząć, więc ja mówię, że jak człowiek idzie sobie na spacer nawet wieczorem, co w ogóle w Stanach tutaj na przykład tego się w ogóle nie praktykuje, bo ludzie w ogóle nie wychodzą z domu na spacer z dziećmi, chyba tam czasami do parku, do parku w niedzielę może ktoś tam wyjdzie, ale my tu nie mamy lasów, żadnych jakichś tam jezior, tylko wszystko jest takie jak gdyby sztucznie zrobione i nie ma takiej tradycji. U nas właśnie jednak te chodzenie jest jednak taką jak gdyby, nie wiem, nie mówię, że polską tradycją, ale po prostu tutaj się bez samochodu człowiek nigdzie nie ruszy, więc to już mamy pierwszy nasz trening, nasze takie podejście do tego, że my chodzimy. My o tym nie myślimy, ale fajnie czasami sobie to podpiąć i wziąć sobie to pod uwagę. Na przykład ile kroków robimy. Taki, wiem, że są takie bardzo małe urządzenia. Ja kiedyś to miałem, nie wiem, taki gadżet i chyba kosztował, nie wiem, 30 zł. Przypinało się do paska i po prostu się liczyło, ile kroków się robi. Ja mam po prostu taki krokomierz. Klientów. Jak to się nazywało? Krokomierz. Krokomierz, no. Krokomierz. Fajnie to, śmieszna nazwa, kurczę, ale no i ja też kilku ludziom to właśnie poleciłem, na przykład jak mam jakiegoś, nie wiem, klienta, który pracuje jakieś w klubie nocnym, albo jest, nie wiem, kelnerem, albo nie wiem co robi, po prostu ma dużą aktywność i chodzi i wykonuje ilość kroków, więc to też właśnie podłączam do tego, ile po prostu kalorii pali i takie rzeczy, więc to już jest bardziej takie z detalami, więc nie chciałbym się w to zagłębiać, ale można by było sobie, żeby się zmotywować, jako czynnik motywacji, można było sobie coś takiego zakupić, żeby jednak zobaczyć sobie, ile tych kroków robimy dziennie i ile się powinno robić i ile się powinno spalać. Oprócz tego oczywiście, jeżeli robisz tam jakieś tam inne ćwiczenia, więc to będzie taki początek. Czyli zacząć od tego po prostu, żeby zmierzyć, co się dzieje na co dzień z nami, tak? Po
po prostu ile tej, ile, no jak gdyby ile tych kalorii jednak jest nam potrzebne do takiego egzystencji po prostu, żebyśmy egzystowali i potem od tego można sobie odejmować. Ale ja nie chcę tutaj z numerami wyskakiwać, bo tu znowu o dietę będziemy zahaczać. Chodzi o to po prostu, żeby mobilizować się, bo ja wiem, że to jest chyba jedna z najcięższych rzeczy, chyba jaką każdy chyba się boryka, ja też się z nią borykam, żeby być regularnym w tym, co się robi. Więc jeżeli wyznaczamy sobie cel, moim celem na przykład jest, nie wiem, zgubicie 10 kg tłuszczu, dojście do jakiegoś procentu poziomu tłuszczu i to jest nasz cel, więc bez celu, bo bardzo dużo ludzi po prostu bez celu chodzi na uprawia jakiś sport. Oni mówią, no chcę zgubić wagę. No, mówię, no to dobra, ile chcesz zgubić wagi? Więc ludzie sobie nie zadają tych pytań i potem jest taki problem, że odbijają się po 2 miesiącach, jednak to nie jest łatwe na przykład chodzić, nie wiem, 3-4 razy regularnie na sam początek, 3 razy powiedziałbym, na powiedzmy, że na siłownię i po prostu mieć jakieś tam efekty i cały czas piąć się po prostu w górę, jeżeli chodzi o ten nasz założony cel. Więc motywacja będzie tutaj potężnym takim bodźcem. Więc do motywacji zaraz wrócę. Chciałbym po prostu powiedzieć wam, że musicie znaleźć sobie taki sport i tu już nie chodzi, czy to jest siłownia, czy to jest crossfit, który teraz ja bardzo czynnie, aktywnie uprawiam i może nawet będę to robił profesjonalnie w jakichś zawodach wystąpię, ale na razie to jest taki plan mój może na 2013 rok, ale po prostu zobaczymy, jak to pójdzie, bo naprawdę się w to wkręciłem, powiem wam jakieś tam detale za sekundkę. Czy to jest yoga, czy to jest Pilates, czy po prostu to nie ma nic śmiesznego w tym, że na przykład, że facet chodzi i uprawia jogę, może zumba, nie wiem. Ja bym siebie nie widział na zumbie, ale pewnie jakbym musiał, to bym poszedł. Ale żeby ten miło czas spędzać, żeby tą jednak tą godzinę dziennie, żeby jednak się troszeczkę wypocić i jakoś ruszyć. Co nie znaczy, że to jest druga strona zegara, że to nam starczy w zupełności. Więc oczywiście dojdziemy do pewnego pułapu, nie wiem, może po 2 miesiącach, po miesiącu, że po prostu wszystko nam stanie w miejscu. Ja się z tym bardzo często spotykam i po prostu trzeba coś zmienić, czy jest potem dieta, czy jest trening, takie rzeczy. Więc jeżeli chodzi o personalnych trenerów i ludzi, którzy są po prostu związani profesjonalnie z pomocą, jak gdyby, powiem tak, że do nich nie należy się jak gdyby modlić, ja zawsze tak mówię, i nie, to nie są jacyś guru, którzy pozjadali mózgi i nawet są, znam takich, co naprawdę pozjadali wiele mózgów i są, pracują z gwiazdami, profesjonalistami i nie wiadomo jak. Każdy organizm jest inny i tylko wy możecie po prostu podejmować takie decyzje. Wy możecie słuchać na przykład mnie, kogoś innego i 20-30 innych ludzi, czytać na forum, ale ostateczną osobą, która podejmuje decyzję, musisz być ty sam. Więc to jest dla mnie czasami śmieszne, że ktoś tam mówi, że o, ten trener mi powiedział tak i ja to robię i po prostu i coś go boli albo jest to jednak niewygodne dla pewnej osoby, ale cały czas nadal upiera się przy tym, że jednak tak się powinno robić. Trenerzy, tak, powiem, że bardzo dobrze, szczególnie jak ktoś nie ma pojęcia w ogóle o niczym, są oczywiście, najtańszym sposobem będzie obejrzenie prawdopodobnie filmików na YouTubie, jakichś konkretnych, nie powiem wam kogo oglądać dokładnie, oprócz hardkorowego koksa. To jest chyba najlepsza motywacja dla was, ale są różni ludzie, którzy się tym profesjonalnie zajmują i na przykład można sobie zobaczyć ten zestaw na przykład ćwiczeń, jeżeli chodzi o siłownię i jakoś zacząć tą swoją przygodę. I oczywiście nie każdy może chodzić na siłownię, więc i nie każdy lubi chodzić na siłownię, więc jeżeli chodzi o zacznijmy, może jeżeli rozbijając tam jakieś tam kilka sportów, jeżeli chodzi o siłownię, żeby zacząć ją. Czyli ja bym proponował, ktokolwiek idzie na siłownię, najważniejszą rzeczą, jaką jest
zanim cokolwiek zrobicie, i czy to są sporty MMA, czy to jest siłownia, czy to jest, nie wiem, czy to jest, nie wiem, zumba, bardzo dobrze by było zrobić sobie rozgrzewkę, która jest standardowo, tak się przyjęło, że się robi trzyetapową rozgrzewkę. I to jest zawsze, nikt tego nie lubi. Ja wiem, że na siłowni każdy tego nienawidzi, bo zaraz podchodzimy do ciężarów, od malutkiego sobie podnosimy do góry, aż się niby rozgrzejemy, ale to nie jest tak łatwo, dlatego bardzo dużo ludzi, którzy chodzą na siłownię, mają jakieś tam urazy. I czy to są kobiety, czy mężczyźni, to nie ma jakiegoś tam procentowego zróżnicowania i są w tym problem. Więc ogólnie robimy cardio ogólne, czyli na przykład wchodzimy sobie na rowerek albo na bieżnię i idziemy. Idziemy szybszym krokiem. Ja tu nie polecałbym zaraz biegania od razu od samego początku, tylko żeby podnieść rytm serca. Robimy to, nie wiem, 3, 4, 5 minut powiedzmy maksymalnie. Potem robimy, wiadomo, że jak mamy program, to robimy odpowiednie części ciała. Dla początkujących ja bym proponował taki plan, który obejmuje po prostu wszystkie części ciała. Taki rotacyjny trening. On się chyba nazywał, po angielsku jest chyba aerobic circuit training, czyli to będzie ACT, jak to było, aerobiczny trening obwodowy chyba z obciążeniem, chyba, jeżeli tak mogę powiedzieć. To była bardzo dobra rzecz dla każdego, który po prostu zaczyna tą siłownię, więc robimy to cardio ogólne, potem rozgrzewka ćwiczonych grup mięśniowych. To już jest bardziej ogólne. Te kardie nam pozwoli po prostu rozgrzać to całe ciało, stawy, ścięgna i takie rzeczy. Rozgrzewka ćwiczonych grup mięśniowych to jest bardziej indywidualnie. Na przykład ja będę robił sobie tam przysiady czy klatkę, no to bardziej się skupić na tych mięśniach i rozgrzewać to po prostu jakimiś ćwiczeniami, które z bardzo albo małym obciążeniem. Ja bym polecał w ogóle używać swoje ciało, nie używać żadnego obciążenia. I potem oczywiście trzeci punkt, bardzo, bardzo ważny, który jest przeważny, jest też przeskakiwany przez ludzi, to jest rozciąganie. Rozciąganie, tak, rozciągamy właśnie ten mięsień po tej ogólnej rozgrzewce, żeby jednak te włókna jakoś się tam ułożyły i miało to, będzie to miało bardzo, bardzo konkretne, jak gdyby konkretne znaczenie, po to, żeby nie mieć żadnych jakichś tam urazów. Więc jeżeli ta rozgrzewka już jest zrobiona, no to teraz co ćwiczymy, jak ćwiczymy? Tą rozgrzewkę można sobie robić, jak już mówimy, obojętnie jaki sport jest uprawiany, obojętnie co robimy i po prostu ją zacząć używać. I wracając do tego treningu, bo pewnie nie będę opisywał za więcej, ten aerobic circuit training, czyli ten trening z obciążeniem obwodowy, jest po prostu kilka zasad. Prosto, najprościej każdemu polecam, po prostu ćwiczysz 3 razy w tygodniu, czyli prosto mówiąc jest co drugi dzień i 2 dni wolnego, żeby po prostu się nie przemęczać i żeby się nie zniechęcać, bo to jest najważniejsze, bo jak naprawdę znam kilku takich trenerów, którzy po prostu popychają ludzi na samym początku i ludzie się naprawdę zrażają i mówią, że siłownia to jest najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobili, bo potem są potężne zakwasy, ten kwas makowy się osadza i po prostu, nie wiem, po 7 dniach jeszcze mają zakwasy gdzieś na nogach, udach, pośladkach czy na klatce piersiowej. To jest naprawdę, nie jest to miłe doświadczenie, jeżeli chodzi o zacięcie przygody z siłownią. Zawsze należy zaczynać, jak mówiłem, od tej rozgrzewki około, mówiłem, nie wiem, do maksymalnie prawdopodobnie do 15 minut. Ja na przykład na crossficie to ja się rozgrzewam praktycznie 20 minut. Ja do tego przejdę może po siłowni. Dlaczego ja nie ćwiczę już na siłowni? Dlaczego wybrałem po prostu sport po, nie wiem, 10-15 latach ćwiczenia na siłowni, więc i czas treningu właśnie takich, ile razy macie ćwiczy na siłowni, to już mówiłem, z 3 razy na sam początek i czas treningu w zależności po prostu od liczby tych ćwiczeń wynosi najprawdopodobniej, ja bym powiedział 20 to było tak najmniej, ale ja do maksymalnie, ja powiedział 45 minut bez rozgrzewki, czyli maksymalnie na siłowni stajecie godzinę.
razem z rozgrzewką. I właśnie teraz chciałbym wrócić tutaj do profesjonalistów, jeżeli chodzi o na przykład ten bodybuilding, i dużo ludzi się do nich porównuje i jest taki mit, którym ja też ćwiczyłem, że ludzie zostają na siłowni po 1,5 godziny do 2 godzin. Słuchajcie, to jest kompletna bzdura i większość zawodowców, których tutaj znam, nikt tyle czasu nie ćwiczy. Może są jacyś ludzie, którzy preferują taki trening, ale twoje ciało, twój system nerwowy nie jest w stanie tego wytrzymać, więc maksymalnie, jak widziałem, to jest około 60 minut. Ja powiedziałem, nawet ja bym do tego dołożył rozgrzewkę z rozgrzewką, więc jeżeli ktoś nie chce, to może robić godzinę 15, 60 minut przeznaczyć po prostu na trening. I ćwiczenia, jakie się powinno wykonywać, to robimy je w miarę dość szybkim tempie. Oczywiście musimy się najpierw nauczyć tych ćwiczeń, żeby w miarę je wykonywać poprawnie, bo to po czasie nabierzecie tej techniki, więc nie sądzę, żeby tutaj się zaraz stresować, bo wiem, że jest bardzo dużo stresu na samym początku, bo nikt nie potrafi nic robić, są zakwasy i technicznie fatalnie to robimy, ale nauczymy te mięśnie, nauczymy nasz mózg pewnych bodźców, pewnego reagowania. Nasz mózg musi się przyzwyczaić po prostu do nowej czynności, której robimy. Musimy po prostu te neurony zaprogramować, żeby po prostu, to nam zajmie około 30 dni, żeby takie nowe wiązania w mózgu porobić. Tak, w mózgu, bo to jest, ja mówię, co ma mózg do mięśni? Mówię, ma bardzo dużo do mięśni, bo po prostu musimy te koordynacje, te wszystkie ruchy, które robimy, właśnie mózg wszystko nam właśnie steruje w tym wypadku, więc przy progresji zaczynamy, zwykle się uprawia 1 do 2 obwodów i do 4 obwodów w czasie jednego treningu, więc to jest po prostu, to jest też tak standardowy po prostu taki program, więc można jakiś innym wariantem po prostu może polegać na tym, że na każdej stacji ćwiczymy non stop przez 30 sekund, a potem robimy 90 sekund przerwy i potem przechodzimy do następnego ćwiczenia. To jest taki bardziej pod wytrzymałość crossfit jak gdyby, i to mi się bardzo w sumie spodobało, takie coś. Ja teraz jak idę na siłownię, bo w sumie chyba zacznę robić jakieś rzeczy, które są związane troszeczkę z siłą, żeby mi troszeczkę siła poszła w górę i właśnie mi zawsze tego brakuje, bo teraz na przykład ja zrobię sobie przysiady albo zrobię, nie wiem, wyciskanie klatkę i ja zaraz bym chciał biegać albo robić pompki, więc to jest bardzo... Rozpiera się energia. I ciało już jest przyzwyczajone do treningu wytrzymałościowego, który jest bardziej porównywalny do treningu na przykład ludźmi, którymi się zajmuje, na przykład fighterów MMA, i oni używają ten cały trening wytrzymałościowy. I jak twoje ciało się przyzwyczai do tego, to po prostu jak zrobisz coś na siłę, to zaraz musisz jakieś cardio do tego dołożyć, żeby po prostu usatysfakcjonować jak gdyby swoje ciało. A co to znaczy cardio? Cardio, czyli to jest trening bardziej taki wydolnościowy, czyli podniesienie rytmu serca. Powiedzmy, są one są do różnych poziomów, takich średnich, chyba to jest 200 chyba uderzeń na minutę, chyba, powiem, nie wiem, czy to będzie dla średnio początkujących i przez to po prostu podwyższamy cały metabolizm ciała, ciało się rozgrzewa i przez to oczywiście zaczyna się spalanie tkanki tłuszczowej. Więc to będzie taką jak gdyby podstawą, i to można właśnie, ten cardio training, ten trening można dodawać. Ja bym to proponował, bo to już, ja nie mówię, że te cardio można sobie zrobić na przykład, czy chodzenie na szybsze już chodzenie na bieżni, czy jeżdżenie na rowerze, przed treningiem, to już nie będę tego uważał, jest to jakaś ta część tego cardio, ale głównie jeżeli chodzi o spalanie tłuszczu, jeżeli ktoś robi ten trening, powiedzmy używa te mięśnie, taki strength training, czyli bardziej na siłę,
i dodaje do tego ten cardio training, ten trening, to jest bardzo fajne powiązanie tego wszystkiego, więc dużo ludzi myśli, że robi, nie wiem, biega pół godziny przed treningiem, a potem idzie na trening. Ja bym trochę taki trik użył sobie, że jednak jak ćwiczymy na siłowni, podwyższamy tą temperaturę ciała, jednak te serce zaczyna nam lepiej pracować, lepsze mamy wydolność, więc jak wchodzimy potem na tą bieżnię, powiedzmy, zaraz ją skrytykuję, ale powiedzmy, że wchodzicie na tą bieżnię i zaczniecie uprawiać cardio i podnosicie tam pracę serca i zaczyna się tam spalanie tkanki tłuszczowej i jest to szybszy proces. Ja po prostu mam też taki trik czasami, jak nie chciało mi się robić tej rozgrzewki, mam saunę na dole na przykład w siłowni i też mam na crossficie, wchodzę sobie do sauny na jakieś 2-3, czasami nawet do 5 minut, stoję po prostu w ciuchach sobie, czy tam w spodenkach i już się rozgrzewam tak, nic nie robiąc. Ja się w sumie troszeczkę rozciągam, jak zaczynasz się uelastyczniać, wszystkie twoje wiązania i ścięgna zaczynają być rozgrzane, zaczynasz się robić bardziej elastyczny, to jest tak jak w Bikrum i w jodze, taka sama zasada obowiązuje, tylko że tam jest o wiele dłużej, tam jest sesja półtora godziny, ale po prostu stymulujemy coś takiego przez 5 minut i po 5 minutach po prostu wychodzimy i jesteśmy już tam na o wiele, szczególnie zimą teraz, bo to fajnie jest właśnie porównanie do tego w Polsce szczególnie, musicie bardzo uważać na jakiekolwiek problemy związane ze stawami, ze ścięgnami i z kontuzjami. Naprawdę trzeba bardzo dobrze rozgrzać ciało, żeby przystąpić do treningu, więc to jest z tego, co ja wiem, z tego, co ja zauważyłem, to jest jeden z największych problemów, jest ta rozgrzewka, bo każdy się tam, nie wiem, poprzyciąga, powyciąga, nie wie i są konkretne rozgrzewki pod konkretny trening. To jest też bardzo ważne, że należy stosować rozgrzewkę bazowaną na tym, co ty ćwiczysz, więc jaki sport uprawiasz, więc w to musisz się po prostu zagłębić, bo to za dużo czasu zajmie. Ja mogę wam powiedzieć jedną rzecz, ile czasu zajmuje po prostu, jeżeli chodzi o trening cardio, i jak to po prostu wszystko, nie trening cardio, crossfit, bo jak wiecie, ja zamieniłem sobie trening z siłowni po 15 latach w sumie, zamieniłem sobie trening na crossfit. I co to jest crossfit, dlaczego jest to w moim, nie wiem, przemyśleniach, jest to... Nie mogę powiedzieć, że to jest lepsza forma, że to jest najlepsza forma, że to jest po prostu mój wybór, bo ja nie krytykuję żadnego sportu, czy nie wiem, czy yoga jest sportem, ale pewnie no nie jest dyscypliną olimpijską na pewno, ale dlaczego to mi się podoba? Ponieważ jest tam powiązanie cardio, którego nigdy po prostu nie lubiłem, jest to grupowe, więc można oczywiście robić to indywidualnie, trzeba się odpowiednio motywować i jest to połączenie właśnie strength training, czyli te ćwiczenia z ciężarami i to jest bardzo dużo olimpijskich ćwiczeń, takich, które są właśnie na olimpiadzie i połączenie tego z jak gdyby z ćwiczeniami wydolnościowymi, więc tworzy to po prostu trening, można robić przez 10 minut tylko i można się po prostu, nie wiem, zabić po 10 no. minutach, jak gdyby. Widziałem ludzi, którzy ćwiczyli na siłownię, byli potężnie zbudowani i przychodzili na takie bardzo proste treningi, po prostu małe dzieciaszki ich po prostu zmuchnęły. I nawet jeżeli chodzi o ciężar, to było właśnie bardzo śmieszne, że ci ludzie, którzy mieli bardzo dużo siły, podnosili jakieś tam ciężary i mogli nawet podnosić taki ciężar, co ja podnoszę, ale oni już nie mogli podejść z tej serii na przykład, nie wiem, deadlift, czyli martwy ciąg, z martwego ciągu już nie mogli się podejść zaraz i zacząć się podciągać, na przykład, nie wiem, z 20 razy na drążku i potem wrócić z tego drążka i wskoczyć na przykład na taki box, czyli, nie wiem, jak się by... na takie pudło pudło drewniane, potem się skacze na to i potem się wraca i to się robi na przykład 4-5 takich serii i jest po prostu trening jest skończony, więc to mi się spodobało, że to jest bardzo, było bardzo krótkie
rozciąganie, potem jest rozciąganie, jest przed ta rozgrzewka, bardzo fajna, jest o wiele dłuższa niż to normalną, tą co mówiłem. Jest potem trening, treningi oczywiście są od, nie wiem, 8-minutowych, 7, nawet są 5-minutówki, do już takich już konkretnych, to w zależności do 40, czasami nawet 50 minut, w zależności od kondycji organizmu, więc są oczywiście plusy i minusy crossfitu, jak w każdym sporcie, ale mi się to jest dla mnie sport bardzo, bardzo uniwersalny, ponieważ ja na przykład nie planuję, nie wiem, zawodów kulturystycznych, nie planuję, nie wiem, być jakimś modelem i katować swoje ciało, żeby mieć jakiś tam wygląd i nie wiem, po prostu robić to dla siebie w jakiś sposób. Chcę być po prostu zdrowy, mieć bardzo dużo energii, chcę funkcjonować dobrze, nie chcę się męczyć, jak będę musiał pobiec gdzieś, jak muszę przynieść coś, zrobić, przełożyć, więc po prostu jest bardzo taki funkcjonalny training, to jest functional training, czyli jest bardzo taki funkcjonalny i jest bardzo, bardzo życiowy, dlatego mi się to bardzo spodobało i też pali bardzo dużą ilość tłuszczu, oczywiście w połączeniu z dietą, bo bez diety w ogóle ten trening nie ma sensu, można naprawdę też się uszkodzić. Jest to w miarę agresywna forma, ale CrossFit fajnie to robi, bo oni cię nie zapiszą na CrossFit, nie wiem jak to jest w Polsce, bo chyba jest 5 tylko takich siłowni crossfitowych w Polsce, ale ja wiem, że w Stanach na przykład ja musiałem przejść taki trening miesięczny i to było 4 do 5 razy w tygodniu i musiałem każde ćwiczenie opanować. Jak opanowałem to ćwiczenie, trener powiedział, że i mogę się po prostu przerzucić do następnego, to po prostu ćwiczyłem następne, potem robiłem takie kombinacje, rotacje i cały czas się uczę oczywiście, tam chodzenie na rękach, nie wiem, staję na rękach i takie rzeczy, ale jeszcze za daleko nie dojdę, może nie wiem, z 2-3 metry i są różne takie rzeczy, które jeszcze się uczę non-stop. Ale najważniejsze jest to, mnie to bardzo mnie to fascynuje, bo każdy trening jest inny, każdy trening po prostu, ja nawet na Facebooka teraz nie wchodzę, żeby się trochę fascynować tym, co mnie spotka na drugi dzień. Ja chodzę praktycznie na ćwiczę CrossFit teraz 4 do 5 razy w tygodniu i w ogóle mi się nie nudzi. Nie chcę się tak, jak to mówią ludzie, jarać na ten sport, bo się bardzo łatwo wypalić w ten sposób, ale fascynuje mnie to, że bardzo dużo nowych rzeczy się nauczyłem, których po prostu powiem szczerze, że po prostu nie wiedziałem a wiedza jakaś tam praktyczna, a wiedza, którą po prostu można wykonywać to fizycznie, taka praktyczna, a teoretyczna, to są zupełnie dwie różne rzeczy. I potem cały ten taki fun, jednak ta cała zabawa polega na tym, że jest ogólna motywacja całej grupy, że jeżeli ktoś kończy ostatni, to każdego motywuje, żeby skończył i naprawdę to jest walka, o, to jest fajna rzecz, którą chciałbym teraz powiedzieć, to jest walka tobą z twoim mózgiem. Więc bardzo fajnie to wychodzi, po prostu twój mózg mówi tobie, co ty możesz, co ty nie możesz. Oczywiście wszystkie problemy znikają, obojętnie co masz na zewnątrz, nie jesteś w stanie tego kumulować w tym czasie, jeżeli ćwiczysz, to jest jedna dobra pozytywna sprawa, ale potem stajesz się, potem tym problemem jest to, że masz takich... Nie wiem, czy to jest rozdwojenie jaźni, nie wiem, jak to mówicie po polsku, ale taka konwersacja z samym sobą. Jaka to jest choroba? Tak, to jest schizofrenia, rozdwojenie jaźni. Jakkolwiek. Tak. I to jest właśnie taka schizofrenia, którą każdy z nas ma, a szczególnie przy takim zwiększonym wysiłku fizycznym, w którym dochodzi do tego w pewnych momentach, że masz taki wyziew ognia. Ja właśnie się tego przestraszyłem na samym początku, mózg mi mówi stój, już nie możesz, umierasz, zobacz, nie umiesz oddychać, takich rzeczy, już nie oddychasz i nagle czuję, że pali mnie, powiem tak, pali mnie rura, czyli ten cały przewód pokarmowy normalnie mnie pali, jakby ktoś mi włożył ogień. Nie chcę was teraz zmobilizować do tego, żebyście robili crossfit, a nie chcę, żebyście mówili o tym negatywnie, ale to jest jeden z takich doświadczeń, jaki na pewno się spotkacie ćwicząc
ten sposób, bo to można crossfit można robić w domu, nie trzeba chodzić na żadne konkretne takie siłownie, ale oczywiście jest lepiej robić to profesjonalnie. I jak pali nas to wszystko, ja się potem dowiedziałem, że to, co nas pali już w ostatnim takim etapie, nie zawsze jest oczywiście, dochodzimy do takiego stopnia, to ten lactic acid, czyli ten kwas mlekowy, on się po prostu wypala i on się jakoś tam konwertuje w postaci gazu i on po prostu wychodzi nam przez jamę ustną. Oczywiście on też dostaje się do mięśni i takie rzeczy, ale po prostu i jest takie bardzo dziwne uczucie i czasami jak na crossficie zobaczycie, że ludzie mają na koszulkach mają napisane po angielsku to jest fire breather, czyli oddycham ogniem, uwielbiam oddycham ogniem, jestem, nie wiem, to jest takie, to jest bardzo takie mentalne, nie wiem, czy to jest psychiczne to, co w tej chwili mówię, ale to jest jeden z takich odczuć, oczywiście pewnie adrenalina też podskakuje i to jest takie odczuć, co nie wiem, ja zawsze, ja nienawidzę tego uczucia, po prostu ja go po prostu nienawidzę, bo ja się czuję, że umieram, nie wiem, jakby ktoś mnie dusił, ale cały czas jak to ćwiczę, to chcę dojść do tego samego poziomu, więc nie wiem, to jest jakiś taki self-punishment, czyli jakieś takie samo katowanie się do pewnego stopnia i potem zrobiłem sobie taki, patrzyłem sobie, oczywiście czytałem, pytam się trenerów, czy jest to dobre, czy złe. Ponoć podnosi to twój poziom wydolnościowy organizmu do następnego poziomu, więc za każdym razem, jak dojdziesz do tego poziomu, jest to po prostu taka pozytywna sprawa, jeżeli chodzi o crossfit. Więc crossfit można wykonywać w domu, jest bardzo dużo ćwiczeń, których można wykonywać. Możecie na YouTubie są setki filmów. Nie wiem, czy jest to... nie widziałem właśnie to mnie może zmobilizować, że kilka filmików takich instruktażowych, bardzo prostych, chciałbym zrobić coś takiego, co może byście robili sami w domu albo w garażu, bo bardzo dużo ludzi tutaj właśnie w garażu sobie przerabia te takie zwykłe siłownie, co kiedyś mieli, wywalają 3/4 sprzętu, zostawiają sobie na przykład sztangę, kupują sobie jakieś tam gumowe koła, podciąganie drążek, budują sobie jakąś skrzynkę, biegacie, bo się robi dużo sprintów i takie rzeczy, więc bardzo, bardzo bym polecał to po prostu wszystkim ludziom zainteresowanym, bo wiadomo, że w Polsce większość ludzi interesuje w Polsce, szczególnie masa, bo większość Polaków jest niestety, ja też jestem ektomorfikiem i każdy chce budować tą masę mięśniową, nie wiem, jakiś taki ogólny kompleks, jaki chyba sobie tam wrzuciliśmy do głowy, ja też go kiedyś miałem i że muszę być większy, jakąś tą masę mięśniową ogarnąć, a w Stanach jest odwrotnie, w Stanach jest bardziej taki w Stanach jest bardziej, jak masz ten six-pack, masz sześciopak, ten jest fajnie zbudowany, no to jednak nie wiem, czy dziewczyny na ciebie inaczej patrzą, ale jesteś bardziej chyba uważany za sportowca, aniżeli po prostu jakiś napompowany, zmasowany gość, więc to tak może wizualnie, jeżeli chodzi o wygląd i o ćwiczenia, więc zagalopowałem się z tym crossfitem, więc chciałbym wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o trening ten cardio, właśnie spalanie tłuszczu, brzucha, pośladki, dziewczyny, okej. Okay. Faceci mają zwykle problem, jest to brzuch, mięsień piwny, oczywiście spowodowany, nie wiem, czy jest to alkoholem, zła dieta, szczególnie jak jesteś ektomorfikiem, czyli masz tendencję do chudnięcia, nie do tycia, też możesz być taki skinny fat, ja na to mówię, czyli możesz być taki chudy, gruby i to też nie wygląda za fajnie po prostu wyjściu na plażę, więc każdy chyba fizycznie jakoś chce się tam prezentować. I jak właśnie dojść do tego, żeby spalać tkankę tłuszczową? No właśnie, Michale, jedno z pytań na czacie, to jest właśnie pytanie, czy można spalić na przykład sam brzuch? Można się zapisać tutaj do Las Vegas na mamy bardzo słynnych doktorów, surgeons od plastic surgery, czyli od tych terapii takich wysysania tłuszczu i takich rzeczy, tak to można zrobić, ale nie ma czegoś takiego jak miejscowe spalanie tłuszczu.
pewnym sensie są pomocnicy, można pomagać sobie, bo to jest ten tłuszcz na brzuchu, to jest tłuszcz taki zewnętrzny i wewnętrzny, ten co otacza organy, który jest bardzo groźny dla nas, co powoduje po prostu wielkie komplikacje. Jeżeli on otacza większej ilości, to powoduje po prostu nawet zgon w pewnych przypadkach. A jest ten tłuszcz taki zewnętrzny, który jest, ta tkanka tłuszczowa jest zewnętrzna na brzuchu, więc on mniej więcej się pali podobnie, w podobnej, nie wiem, częstotliwości, jak gdyby można to powiedzieć, i czy można go spalić, czy nie, więc no powiedzmy sobie, jest taki ektomorfik, który jest, mówię, tym chudym, grubym, i on ma brzuszek, mu wystaje, wszystko mu tak jak gdyby wisi, no wiadomo, że tego mięśnia za dużo nie ma, bo jakby miał więcej mięśnia, im więcej mięśnia masz, tym więcej tłuszczu palisz. Czyli nie mówię, żeby mieć potężne mięśnie zaraz, ale żeby mieć jakieś mięśnie, żeby palić ten tłuszcz. Więc teraz co robić, takie najprostsze triki, co robić, żeby palić jednak ten tłuszcz nawet z brzucha. Powiedzmy, że ciało będzie zrzucało równomiernie z każdej części ciała. Tam, gdzie jest więcej, oczywiście będzie szybciej spalała, ale też jak masz na łydkach troszeczkę tłuszczu, niestety te troszeczkę nogi ci też schudną. Ale możesz po prostu zabiegać temu, po prostu ćwicząc z jakimś obciążeniem. Więc do tego za sekundkę wrócę, jak po prostu ćwiczyć, żeby jak spalać tłuszcz, żeby podnosić tą masę mięśniową, bo tam podnoszenie masy mięśniowej to zaraz pewnie się każdemu kojarzy tutaj w Stanach, zaraz no nie chce być wielki, bo to na przykład mówię dziewczynie, jej tłumaczę, ona mówi, że nie chce być wielka i że ona nie chce mieć wielkiej masy mięśniowej, ale to już nie mówię o jakichś tam potężnych mięśniach, bo to jest nierealne, szczególnie dla kobiety, bo ona nie produkuje testosteronu, produkuje, ale bardzo ma jej ilość. Więc to jest nierealne. Więc mamy ten brzuszek po prostu i co robimy? Najprostsza metoda, rano na pusty żołądek, ćwiczenia aerobowe, czyli po prostu bieg z małą intensywnością uderzeń serca. Ja mówiłem około 200, powiedzmy, to by było w miarę na spalanie. Dlatego nie można podnosić za bardzo, nie można, to jest ćwiczenia aerobowe i anaerobowe. To jest interwały, to się chyba po polsku mówi, bo to jest aerobic training and anaerobic training, to jest w Stanach tak się mówi. I zawsze mi się to myli, jak to się w Polsce mówi, ale ten trening taki aerobowy, to jest typowy na przykład bieganie na bieżni. I przez 30 minut. Na przykład chcecie biegać na zewnątrz, biegacie sobie, bierzecie się ciepło, oczywiście, żeby te stawy też rozgrzać, wszystko, i biegacie sobie. I na pusty żołądek wracacie, oczywiście już nie będę mówił, bo to dieta zaraz po biegu, to będzie przyjmujecie bardzo dużą ilość płynów i wracacie do domu. To jest 30 minut przed, w każdym dniu, bardzo bym to polecał każdemu, kto jest po prostu endomorfikiem, który ma problemy po prostu ze spalaniem tkanki tłuszczowej. Jeżeli jesteś endomorfikiem, taki lekki bieg tobie nie zaszkodzi. Teraz to jest trening aerobowy. Ten drugi trening... Michale, poczekaj, za chwilkę skończymy ten temat, bo mamy gościa na antenie. Badon. Dzień dobry. Witamy. Tutaj mam takie pytanie a propos tego właśnie porannej aktywności. Ponieważ tak, powiedzmy, biegam sobie rano i to jest śniadanie, muszę zjeść tak jakby od razu po biegach, czy mogę na przykład sobie przełożyć na 2 godziny później? Nie. Śniadanie po biegach będzie wyglądało... Oczywiście pijesz wodę, ale 2 godziny będziesz po prostu, możliwe, że będziesz w takim efekcie katabolicznym organizmu, twoje ciało może zacząć konsumować swoje mięśnie, za duża ilość czasu, trzeba jednak napełnić troszeczkę tych węglowodanów i proteina albo BCAA. Jeżeli tu już mówimy o suplementach, bardzo dobrze brać sobie antykataboliki przed takim bieganiem, po bieganiu i 2 godziny na posiłek, oczywiście to będzie o wiele, wiele za dużo. Masz około, ja bym powiedział, około po bieganiu, ja bym powiedział, że masz około 15-20 minut, żeby po prostu spożyć posiłek. Posiłek proponowałbym bardzo w postaci płynnej.
To było najlepsze, takie jak gdyby zamienniki, jeżeli można by to powiedzieć. Jedzenie na przykład kurczaka rano albo steaka, to jest po prostu katorgia organizmu i to za bardzo coś, co szybko będzie się wchłaniało do organizmu. Ale też trzeba bardzo uważać, że jeżeli spalasz tą tkankę tłuszczową, to musisz też uważać, żeby tych węglowodanów za dużo nie przyjąć po treningu, bo ty chcesz spalać tkankę tłuszczową, a nie się napełniać tymi węglowodanami. Więc i to też ma efekt tego biegania rano, będzie miał efekt na cały dzień. To nie jest tylko ten moment spalania tłuszczu, na cały dzień będziesz spalał, podkręcisz ten metabolizm, że ty spalasz, to jest najważniejsza sprawa z tego biegania, że spalasz i masz podkręcony metabolizm przez cały dzień. A jeśli rano czasem się nie uda, bo na przykład no nie ma czasu czasem rano, bo jest rano do szkoły czy do pracy, to jest możliwość wieczorem powiedzmy pobiegania sobie. Jest wtedy jakaś duża strata tego, że znaczy po prostu, bo rano jesteśmy na głodzie, tak jakby i się chyba lepiej spala tłuszcz. To wieczorem będzie jakoś, że na przykład trzeba dłużej biegać, żeby się ten tłuszcz spalił, czy nie ma to znaczenia? Tak, no wieczorem powiedziałbym, żeby zmienić trening na beztlenowy. Czyli chyba u was się to mówi, że to jest te interwały, to chyba się u was tak mówi. Anaerobic. Czyli robimy sobie takie 30-sekundówki, czyli wtedy angażujemy o wiele wyższy rytm serca, angażujemy większą wydolność, czyli maksymalnie albo biegamy, jak ktoś ma problemy z kolanami, możemy to robić na rowerku, jestem bardzo wielkim fanem rowerka, więc można sobie przykręcić trochę ten poziom przez 30 sekund, po prostu dajemy ile fabryka dała, jak to się mówi, po 30 sekundach zwalniamy sobie, czyli zwalnia się ten rytm serca. I to zaangażuje o wiele, oczywiście zaangażuje to inne mięśnie, możemy spalać tłuszcz troszeczkę inaczej, nie będzie to nie aż takie efektywne jak rano, ale na przykład dla mnie, jak ja widzę na przykład gościa wieczorem, który wchodzi na bieżnię i biega sobie w jakimś tam bardzo takim lekkim, lightowym jak gdyby biegu, to on nic nie robi, może sobie wziąć poduszkę i może się zwinąć i spać, bo ty nie spalasz tłuszczu, ty bardziej się rozgrzewasz, ten poziom po prostu spalania jest bardzo nikły, a szczególnie dla endomorfika. Endomorfik rano to jak gdyby musi, powiedziałbym, i endomorfik musi robić cardio codziennie, powiedziałbym, w ten sposób. Ektomorfik oczywiście co drugi dzień, będzie to o wiele lepsze, krótsze, szybsze treningi dla ektomorfika. Endomorfik może robić to trochę dłużej, niestety musi się katować jak gdyby troszeczkę w inny sposób, ale wieczorem jak najbardziej takie interwały robienia aerobów wieczorem. Nie jestem zbyt wielkim fanem. Widziałem, tak, ludzie, którzy się przygotowują do zawodów, to jest zupełnie coś innego, ale ja mówimy to o zwykłym człowieku, który po prostu ćwiczy. No, dziękuję za odpowiedź. Ja właśnie jestem endomorfikiem. Jeszcze jedno pytanie, jakbym mógł zadać tutaj do kotleta, znaczy do jakiegoś filata z kurczaka. Czy na obiad owoc przeszkodzi, czy... No bo mi bardziej smakuje na przykład, jak sobie jakąś pomarańczę dodam do tego, czy to nie będzie za dużo węglowodanów? Powiedział węglowodany, nie chcę tego rozbijać za dużo, bo są inne enzymy się trawienne uwalniają. Jeżeli jesz owoce, staraj się jeść owoce osobno. Staraj się, a szczególnie cytrusy mają w sobie po prostu inne enzymy, jest inny proces trawienia i nie łącz, a szczególnie nie łącz ich z proteiną. No to jest takie, jeżeli chcesz łączyć coś takiego, to bardziej kompleksowe węglowodany z na przykład kurczakiem. I do tego oczywiście warzywa i błonnik, który będzie miał kluczową rolę w tym, żeby te białko się lepiej trawiło. I oczywiście jakiś tam dobry tłuszcz. Do tego to jest taka idealna jak gdyby kompozycja całości. Jeżeli chcesz mieszać właśnie jednym po prostu z gorszych połączeń, to jest łączenie węglowodanów jak gdyby prostych, takich szybko walniających się na przykład z owoców z proteiną. Na przykład nie wiem, czy to jest kurczak, czy to jest, nie wiem, tuńczyk, czy to jest jakieś mięso wołowe, więc proponowałbym tego nie robić, albo zjedz sobie to przed posiłkiem, na przykład pół godziny przed posiłkiem, jakbyś sobie zjadł taki owoc. I też na owoce musisz uważać, jeżeli jesteś endomorfikiem, nie spożywaj za dużo takich właśnie high glycemic, czyli wysoko
kompleksowych owoców, ale oczywiście nie wyłączaj ich z diety, bo to na przykład po treningu w ciągu dnia do pewnej godziny, na przykład 3 godziny przed snem, 4 godziny przed snem, już bym nie spożywał w ogóle tych wysokoindeksowych owoców, które będą, mogą powodować to po prostu, że jakieś tam odkładanie się tkanki tłuszczowej, więc endomorfik po prostu, no, macie troszeczkę więcej innej pracy. Nie mówię, że to jest jakaś tam gorsza praca, ale macie też swoje plusy i minusy tego, co robicie. Dobra, dziękuję okay. W takim bardzo za odpowiedź. W takim razie, no, ja was oglądam na tym często u Roberta na tym radiu, także miło było, dziękuję. Super, jest trzymaj się. Dziękuję bardzo, na razie. Słuchacie kontestacji. No, ja tylko przypomnę, że słuchacie faktycznie kontestacji pigułka.kontestacja.com, ale możecie również nas sponsorować, jeżeli robimy dobrą robotę i uważacie to za dobrą robotę, to możecie wejść na pigułka.kontestacja.com i stwierdzić, że należy nam się jakaś premia, na przykład 5 zł na piwo i możecie je tam wrzucić, na pewno sobie z tym poradzicie. Możecie również oglądać nas na Facebooku dokładnie pod tym samym hasłem pigułka.kontestacja.com. A dzisiejszym gościem jest dr Zielonka. Rozmawiamy o odchudzaniu oraz o bardziej skomplikowanej formie odchudzania, czyli ćwiczenia. To, czego się boimy, w tym wszystkim rozwiewa właśnie dzisiaj dr Zielonka. I ja tylko powiem, że teoretycznie zostało nam 10 minut do końca audycji, więc nie wiem, czy nie rozdzielimy tego na dwie audycje, ale póki co możemy lecieć i przede wszystkim możecie do nas dzwonić 222-195-321 lub na kontestacja.com. Ewentualnie, jeżeli nie możecie do nas zadzwonić, możecie również zadawać pytania. Możecie wejść na kontestacja.com i kliknąć zakładkę czat, zarejestrować się lub też nie i zadawać pytania na czacie. Michale, powiedz mi, czy chcesz dokończyć wątek, czy lecimy pytania z czatu? Lecimy może pytania z czatu. Okej, generalnie bardzo dużo tutaj jest pytań, nie wiem, niektóre do czego się odnoszą, ale na przykład są tutaj takie pytania typu, czy można łączyć kreatynę z BCAA? Może wybierzesz takie pytania, na których może więcej ludzi będzie zainteresowanych, będzie dotyczyła w większości, takie bardziej ogólne mi się wydaje, aniżeli właśnie kreatynę z BCAA mieszanie, takie, że to jest suplementacja, ja bym nie chciał poruszać tutaj suplementacji, suplementację może zrobimy kiedyś. Inny odcinek, tak? Może dotykające dietę, ale tak samo to właśnie jak ten chłopak dzwonił, to było bardzo fajne pytanie, które właśnie miałem dokończyć i dokończyłem dzięki temu, co on mówił. Super. No to w takim razie tu jest na przykład takie może bardziej podpowiedź, ale moje pytanie jest, w ilu, jakbyś podzielił w procentach efekt, jeżeli chodzi o ćwiczenia, a dietę. Tutaj ktoś, Brodzisław, sugeruje na czacie, że 70% daje efekt, jeżeli chodzi o dietę, a reszta tylko uzupełnia. To w zależności, co chcemy osiągnąć. Jeżeli chodzi o gubienie wagi na wadze, no to możemy zgubić wagę po prostu pijąc wodę i zamknąć się w jakimś tam pomieszczeniu w piwnicy, więc tutaj w ogóle to jest 100% dieta w takim wypadku. Ale jeżeli ciało ma być sprawne, chcemy mieć po prostu jakiś tam poziom tkanki tłuszczowej, jak wiem, bardzo ważne jest to, żeby mieć jakiś tam mięsień i wykonywać ćwiczenia fizyczne. Nawet moja żona, która po prostu wielka fanka jogi, teraz zapisała się na CrossFit, bo chce po prostu być troszkę silniejsza. Jest w miarę silna, ale jednak chce sobie po prostu dobudować jak gdyby te włókna, mówiąc tak profesjonalnie, żeby jednak ten strength training, czyli nie tylko wytrzymałościowy, ale jednak taki fizyczny
z dodaniem jakiegoś tam ciężaru, żeby jednak te mięśnie szokować troszeczkę. Ja już tu nie mówię o jakichś tam maksymalnych ciężarach, bo nie o to mi chodzi, ale żeby jednak przyzwyczajać te mięśnie do tego, żeby borykały się po prostu z jakimś tam ciężarem. Czasami własne ciało nie wystarcza do tego, co chcemy osiągnąć. Pojawiają się pytania również o samą dietę, ile razy i jakość. Poruszaliśmy to ostatnio, ale myślę, że w skrócie też można powiedzieć, jak często przede wszystkim jeść posiłki, no i odnośnie ich jakości i ewentualnie zawartości kalorycznej. No to jest pytanie na jedną godzinę odpowiedzi. Ogólnie tak najszybciej mówiąc, w zależności po prostu jaką masz budowę ciała. Ja jedną może rzecz powiem, żeby wam troszeczkę pomóc. Zrobiłem taki test, to jest, jak wiecie, ja studiuję troszeczkę Ayurvedic medycynę, czyli tą medycynę, która była pierwsza na świecie, przed chińską, przed jakąkolwiek medycyną na świecie. Ona ma, mówią, 5000 lat, a ponoć ma tam ileś tam setek tysięcy lat, więc co ma medycyna do tego, co ja mówię? Tam właśnie jest podzielone, w konwencjonalnej medycynie jesteś ecto, endo i mezomorf, czyli poznajesz swoją budowę ciała, względu na budowę ciała, robisz sobie jakąś tam dietę, treningi i takie rzeczy. To jest bardzo fajne, ale jak już mówiłem wcześniej, to jest za mało. I teraz robię taki test. Będziecie mieli możliwość, jak będziecie wchodzić na stronę, sami sobie odpowiedzieć. I to jest body, mind and spirit, czyli jak jesteście fizycznie zbudowani, jak macie emocjonalnie, jak jesteście przystosowani do po prostu życia i spirit, czyli jakieś tam te wasze wnętrze, nie chcę się do tego wgłębiać, ale bardzo fajnie to wychodzi. Wtedy pokazuję wam, kim tak naprawdę jesteście fizycznie, mentalnie, gdzie się po prostu znajdujecie. I to jest tak fajnie zrobione, że to nie jest złe i dobre, nie ma plusów i minusów, tylko od tego, na przykład ja jestem wata, nie wiem, to jest wata pita kapha zamiast ecto endo mezomorf, ja też zrobię osobno z tym program na doktorze Zielonce, bo teraz pewnie już wam pomieszałem w głowach, i ja na przykład jestem, nie wiem, 70% wata, potem pita i kapha, czyli ja jestem też endomorfikiem, ale jest endomorfikiem w innym znaczeniu, więc to połączenie wam pokaże właśnie, jak sobie dobrać ćwiczenia, jak sobie dobrać dietę, i będą tam właśnie takie sygnały, do czego macie predyspozycję. Na przykład wata, czyli ektomorf, ma bardziej suchą skórę. Jeżeli przychodzi zima, jest zimniej, od razu skóra się robi bardzo sucha, więc trzeba ją nawilżać, żeby być zbalansowanym, więc tu nie ma pozytywnych i negatywnych, o, jestem wata, ale jestem pita, jestem kapha, o, ja mam 70% tego, 70% tego, 30%, to nie jest źle i dobrze, tylko chodzi o balans. Najważniejszy w życiu, jak już mówiliśmy, jest balans, i żeby balansować, na przykład jeżeli jestem 70% wata, to ja już tego nie zmienię, jak gdyby, żeby tą watę balansować, żebym po prostu, jak jest wata, nie jest w balansie, to na przykład ma suchą skórę, ma na przykład, jest bardziej nerwowa, i jeżeli rutyna jest, po prostu muszę mieć jakąś tam rutynę w dniu, jeżeli nie ma, to mój mózg po prostu chodzi w różne strony, i to bardzo fajnie sobie zobaczyć, i to się sprawdza w 100% plus, tylko trzeba to umieć sobie rozłożyć i sobie jak gdyby to wytłumaczyć, i tam od razu będziecie mieli wytłumaczenie mniej więcej, i oczywiście tak, możecie sobie to wszystko wziąć do serca, to co przeczytacie. I jest to jakaś tam podstawa, żeby zacząć budować, bo to będzie jakiś tam fundament, i na tej bazie będziecie mogli sobie i budować treningi, i budować diety, i mi się wydaje, że odbiegnę z tego tematu, że bardzo dużo ludzi sugeruje się już jakimiś tam planami, które egzystują na forum, i bierzecie treningi, na przykład, nie wiem, Roberta Burnejki czy kogoś, ktoś się pytacie, kto jak ćwiczy. Słuchajcie, każdy z nas jest indywidualny i musicie sobie sami dobierać treningi i musicie sobie zacząć od początku, więc to jest bardzo długa droga, więc proszę, nie kradnijcie, ale nie bierzcie tych treningów od profesjonalistów, bo to jest zupełnie coś innego, i na pewno albo będziecie, nie wiem, okaleczycie się, albo niestety nie zdołacie przysporzyć wam to bardzo wiele problemów w przyszłości.
Tutaj pojawiło się takie też pytanie, jak długo rozciągać się po treningu i czy przykładać do tego dużą wagę? Styknie już niedługo. I im starsi jesteśmy, tym te włókna mięśniowe robią się oczywiście i to poziom hormonów spada i takie rzeczy, ale po prostu rozciąganie jest chyba jedną z najważniejszych rzeczy, którą musimy pamiętać, a szczególnie przy trenowaniu. Trenowanie po prostu jak gdyby skraca te włókna, można tak powiedzieć, nie robi ich elastycznych. Możecie sobie zobaczyć ludzi, którzy po prostu ćwiczą bardzo dużo czasu na siłowni, są stiff, takie chciałem powiedzieć, że jesteś sztywnym dziadem, ale po prostu takie określenie mi od razu przychodzi do głowy, bo bardzo i ta mobilność ruchów jest bardzo, bardzo słaba. To można zauważyć, ja to widzę na co dzień, a nie wiem, czy widzicie to na siłowni, jeżeli ktoś ćwiczy już jakąś okres czasu i po prostu przy wiek 35, 40, 50 lat już zobaczycie, że naprawdę są wielkie problemy, jeżeli się nie robi. Czyli rozciąganie, powiedziałbym, jeżeli możecie się rozciągać 15 minut dziennie, to będzie rewelacja i po prostu stawiajcie na rozciąganie właśnie tego mięśnia, którego ćwiczycie w trakcie treningu. To jest bardzo ważna sprawa i róbcie to bardzo delikatnie. Nie posuwajcie się do jakichś tam bardzo drastycznych ruchów, ale rozciąganie, mi się wydaje, to jest przyszłościowe dla twojego organizmu. Jeżeli na przykład zmienisz sport, zawsze możesz się rozciągać. Całe życie polecam na przykład Bikram yoga, na przykład yoga, która jest, na przykład moja żona ją uprawia, jest nauczycielką właśnie tutaj w Vegas, w takim największym studio, chyba na świecie oni mówią. I ona właśnie tam pracuje i ona nie lubi tego systemu, bo to jest temperatura jakieś tam 120 degrees, chyba 120 stopni Fahrenheita, jakieś tam humidity, czyli nie wiem, jak to się kurczę po polsku nazywa, wilgotność powietrza jest podkręcona, ale ona mówi, że to jest bardzo fajne na rozciąg. Ona to tylko robi dlatego, bo się o wiele lepiej można się rozciągać. To jest taka pozycja, oni mówią o tym, że na przykład wychodzisz, jesteś na dworze, to jesteś jak stal. Ta stal, jak ją ocieplisz, jak ją podgrzejesz, zegniesz, to zaczynasz ją rozciągać. Więc twoje ciało, twoje mięśnie, twoje włókna, twoje przyczepy, wszystkie mięśnie po prostu zaczynają być bardziej elastyczne, co powoduje to po prostu, że zaczynasz, bo ty się kurczysz, każdy z nas się kurczy ileś tam centymetrów w jakimś tam wieku, 80 lat tracimy, nie wiem, kurczę, widziałem nawet takie rzeczy, że ludzie kurczyli się jakieś tam, nie wiem, 5 do 10 centymetrów nawet i ta postura się zmienia, więc cały czas prostowanie się, chodzenie prosto, ściąganie tych łopatek z tyłu, to jest bardzo, bardzo ważne, to jest na przykład w podniesienie olimpijskich ciężarów, właśnie to jest takie bazowane na tym, balet, tak samo bardzo dużo rzeczy jest stawianych na postura, a ta postura tylko i wyłącznie będzie dobra, jeżeli będziecie się rozciągać i będziecie robić te ćwiczenia, które nie kontuzują was i nie tylko pokazują wam, jakie wasze mięśnie są piękne, wielkie i wypukłe, ale to, żeby być funkcjonalnym po prostu, żeby chodzić prosto, mieć dobrą postawę, dobrą budowę i przez to samo pomagasz w trawieniu, to wszystko się wkłada w jeden puzzle, jak gdyby, czyli ta dieta, ćwiczenia i ta jakaś ta forma mentalna nasze i podejście do całej sprawy powoduje to, że jesteś tym, kim jesteś. No wiadomo, że każdy z nas jest jak gdyby perfekcyjny i to tak ktoś mu może powiedzieć, no słuchaj, ja teraz muszę zgubić 30 kilo wagi i po prostu ja nie jestem perfekcyjny. Właśnie to jest najgorsze właśnie podejście do życia, gdyby, że jeżeli czujesz się, że nie jesteś kim powinieneś być, potem się rodzą kompleksy, potem się rodzi stres, cała ta burza hormonalna, ten negatywny kortyzol, te wszystkie rzeczy, mózg zaczyna produkować te rzeczy, które są wytworem,
twojego jak gdyby wnętrza, ja powiedziałbym nawet serca, i po prostu rozpadasz się, czyli to jest wszystko efektem ubocznym tym, kim jesteś. Jeżeli na przykład, nie mówię, że każdy, że ktoś kto ma sześciopak jest idealny i mentalnie, i fizycznie, i wewnętrznie, i duchowo, ale bardzo często jest to jakieś tam odzwierciedleniem, bo te połączenie, ten balans, to jest chyba najtrudniejsza rzecz, dlatego chyba jesteśmy na tym świecie, na tej ziemi, żeby po prostu, nie mówię, że walczyć, bo jak walczysz, to po prostu dostajesz z powrotem tą walkę, to co wyrzucasz na zewnątrz, to wraca do ciebie, po prostu z podejściem takim bardziej od miłości, od jakiegoś takiego wewnętrznego przeobrażenia. Każdy musi to sam na swój język przełożyć, czy to jest religia, czy to jest jakieś... Ja nie chcę już się w to zagłębiać, bo to zaraz mnie wrzucicie na stotnie, spalicie, ale po prostu każdy z nas wie, o czym w tej chwili mówi, i dlatego te fizyczne ciało, nawet ta siłownia, nawet te wyciskanie sztangi jest tam takim efektem ubocznym tego, co po prostu, co się dzieje wewnętrznie z naszym ciałem. Ja już nie mówię o kompleksach, o karmieniu ego i takich rzeczy, że ktoś chce być wielki, bo komuś się coś nie podoba, bo chce się dziewczynie podobać albo coś, bo to są już jakieś takie mentalne rzeczy. Nie mówię, że to jest choroba, ale po prostu może prowadzić do jakichś problemów. Ja to też miałem w przeszłości, ja już nie chcę o tym mówić. Też kiedyś miałem taki wielki... Ja myślałem, że to nie było w ogóle problemem moim, ale na końcu okazało się, że to prowadziło po prostu do... Nie w tą stronę miało iść, ale obudziłem się w jakimś tam czasie i bardzo się cieszę, że jestem tu, gdzie jestem. Nawet po wielkim tym czasie chodzenia na siłownię, nie mówię, że to było złe, ale no, robię to, co uważam dla siebie jest w tym momencie dla mnie stosowne. Ale się rozgadałem. Spokojnie. To ja mam propozycję na zakończenie, bo już stuknęła nam godzinka. Bardzo dużo ludzi dopytuje się na czacie o walkę Koksa w kwietniu na MMA Attack 3. Jakbyś mógł rozwinąć, tym byśmy zakończyli, i moja propozycja jest taka, żeby ugościmy cię drugi raz, jeżeli będziesz miał oczywiście chęć na naszej antenie, a wszyscy, którzy są zainteresowani i nie dali rady w jakikolwiek sposób zapytać się o co by chcieli doktora Zielonkę, wypiszą w komentarzach pod linkiem na Facebooku po prostu swoje pytania i następnym razem je zadamy. Co to na to, Michale? Tak. Nie ma problemu. Okej, okay, super. To byłoby super. To w takim razie, co z tą walką Koksa na MMA Attack 3 w kwietniu? Do dzisiaj jeszcze na razie nic nie wiadomo. Oficjalne pewne propozycje były składane. Na razie ja się sam nie mogę wypowiadać. Nie chcę się wypowiadać, bo naprawdę to nie jest jakaś bajka i ściema w tym, że to nie jest jakaś tam bajka i ściema, że to jest jakieś ukrywane zagranie i takie rzeczy. Były pewne propozycje, dowiecie się na pewno detali, jeżeli już ta walka będzie ten oponent, czyli ta osoba, z którą będzie miał walczyć, będzie miała miejsce, więc w tej chwili to nie jest to, że my nic nie możemy mówić, w tej chwili oficjalnego partnera dla Roberta nie ma i to jest oficjalna, prawdziwa, stuprocentowa wiadomość, więc jeżeli możecie pisać na Facebooku albo jeżeli chcecie, to piszcie, kogo byście proponowali Robertowi, żeby walczył, więc na pewno walka się odbędzie z tego, co jest nam wiadomo i nam ma trzy, ale w tej chwili nic nie wiadomo, to nie jest tak, że to jest ukrywane, po prostu nie wiadomo, na 100% nie mamy pojęcia, więc przymiarki były różne rodzaje, to się dowiecie na pewno po ogłoszeniu, bo tych przymiarek to nie możemy o tym mówić, bo to nie ma sensu, więc ja was może zaproszę do cotygodniowych audycji doktora Zielonki, które będą na YouTubie i będą jeszcze nagrywane na Vimeo i będą na Roberta nowej stronie hardkorowykoksu.pl, jeżeli się nie mylę, i tam będziecie, zrobię taką stronę specjalną, bo wiem, że macie potężną ilość pytań i chcę naprawdę wam pomagać i odpisuję jak mogę na wasze maile, pytania
Bardzo Was szanuję i bardzo Wam dziękuję, że tak mile przyjęliście po prostu tą moją taką jakby politykę, jeżeli chodzi o jedzenie, duchowość i po prostu te podejście do życia, bo jest to zupełnie inne niż Robert, ale tak ale w sumie nawzajem się rozumiemy z Robertem i jest to jesteśmy po prostu jak, nie wiem, yin-yang jak gdyby, po chińsku, ale to takie wzajemne się jakieś tam uzupełnianie do czegoś prowadzi, więc te radio koksu, które teraz możecie sobie słuchać, nie wiem, co tydzień mniej więcej, jest troszeczkę inne, to co będzie reprezentowane przez doktora Zielonkę, wiadomo, tam już jestem sam, tam już nie ma żartów, odpowiadam wam na większość pytań i będę Wam pomagał w rozwiązywaniu Waszych problemów, co Was dręczą, mity, rzeczy, które czytacie na forum, możecie wszystko mi podawać, na pewno rozwiążę, odpowiem na każde pytanie. No to super. Powiedz jeszcze, gdzie możemy Cię znaleźć w takim razie? Cześć. Facebook, Optivita Nutrition, czyli głównie na Facebooku, moja strona internetowa, która właśnie będzie ten test, to jest optivitanutrition.pl, tam też będą moje suplementy, te rzeczy, które będę opowiadał, wiem, że to się ciągnie już 2 lata, nie mogę tego złożyć, a zajmuję się właśnie tymi suplementami tutaj w Polsce, w Brazylii, w innych krajach, właśnie sprzedaję, to są rzeczy, za które ja stoję po prostu murem, bo są bardzo proste, mają po prostu za sobą całą jak gdyby science, czyli całą naukę i są bardzo proste w składach, są testowane i troszeczkę tak to dużo czasu trwało i to będzie właśnie w 2013 wdrożone. Mam nadzieję, że za kilka miesięcy już zobaczycie. Jest kilka produktów w Polsce, jako enzymy trawienne, enzymes i takie rzeczy. Możecie gdzieś tam znaleźć chyba jeszcze jakieś tam zielonki, probiotyki, takie rzeczy. Wszystko będzie na miejscu i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Trochę wkładam to dużo czasu i serca w tym, a najważniejsze jesteście wy, bo jeżeli wy będziecie mieli sukces w tym, co robicie, ja będę miał swój sukces po prostu murowany i to nie jest karmienie mojego ego w tej chwili, ale uważam, ja bardzo czuję się dobrze z tym, że mogę pomagać i dzielić się jakąś tam wiedzą, a co najważniejsze, jeżeli wy to obracacie w praktykę, wtedy to chyba nie ma lepszej rzeczy na świecie, jak taka własna satysfakcja z tego, że no mogę się, przyczyniłem się pewnie do zmiany kilku żyć możliwe, nie wiem czy po prostu odratowałem kogoś z jakiejś tam opresji albo nie wiem, z jakiejś choroby, bo do tego nie chcę się mieszać, ale cieszę się, że są pozytywne wyniki w tej chwili, myślę, że dopiero to raczkuje i w przeszłości będzie to, no dorośnie to dzięki wam oczywiście, bo to nie dzięki mnie do jakiegoś tam poziomu, że ta wiadomość, te wszystkie wiadomości będą gdzieś tam na zewnątrz bardzo często, nie wiem, oglądane, rozmawiano o tym i takie rzeczy, więc tak, dziękuję wam jeszcze raz bardzo, dziękuję tobie za audycję. Ja dziękuję tobie również za występ. Halo, Michale? Oj, chyba nam uciekłeś. Słyszymy? O, teraz jesteś. Super. No, dobra, muszę... jesteśmy już off? Nie. Ja tobie również dziękuję. Jesteśmy jeszcze na antenie. No i chciałbym zaznaczyć, że na Facebooku, na pigułka.kontestacja.com, gdzie za chwilkę znajdziecie już tą audycję, możecie zadawać pytania do Michała do części drugiej, którą nagramy ją za tydzień lub za dwa, w zależności od tego, jak będzie z pytaniami. Jeżeli pytań pojawi się dużo, to poproszę Michała, żeby wystąpił za tydzień, jeżeli będzie trochę mniej, to za 2 tygodnie lub za 3, tak jak będzie Michałowi jeszcze pasować. Michale, jesteś czy nie jesteś? Coś mi uciekasz cały czas z sygnałem, w takim razie ja dziękuję tobie jeszcze raz, mam nadzieję, że mnie słyszysz. No i cóż, do zobaczenia słuchacze za tydzień. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i że audycja się podobała. Jeśli tak, to możecie nas sponsorować na pigułka.kontestacja.com poprzez przycisk sponsoruj i tyle mam do powiedzenia. Do usłyszenia za tydzień. Wszystkim. Pa, pa.
Pierwsza brygada kawalerii kontestacyjnej, całem naprzód! Prosto z frontu walki o wolność.